Hoffmana przyjąć. Ty masz numer do Hoffmana, ty będziesz musiał zadzwonić. Bo to było tak ustawione, że on nie ma nic do konia, bo on co odłoży, to odłoży dla nas. A on miał odłożyć dla nas specjalnie. Specjalnie. I trzeba będzie do niego zadzwonić na wszelki wypadek, czy... Aha, no to się zobaczy, czy rzeczywiście nie ma w ogóle nic, czy coś wam zostawi. Ale to on by mi powiedział. No przecież by ci powiedział, no. Albo by powiedział, albo nie powiedział. No chyba, że... No ale przecież ja mówiłem, że Piotrek będzie brał po niedzieli i tego. On mówi, to dobra, to on wam przywiezie od razu. Fajna ta woda, nie? Jeziorko. Ciekawe, ona się zrobi, jak te ryby odrosną. No. Ciekawe łowisko. Tak myślę właśnie, jeszcze amura, nie? Wpuścić. Ale kupiłabym parę sztuk. Kurde, tylko że tutaj... No właśnie, wiesz... Pan też miał mieć amura i, i też... Zobaczymy. No. Coś gdzieś będzie, to... No i czeka nas rąbania zimową porą. No, trzeba będzie. Słuchaj, będzie jak ci zostałem pieniądze, to trzeba gdzieś jeszcze kupić pompę dotleniającą. Ale pompę dotleniającą, to ty wiesz, ile pompa kosztuje? No 2000. No, to zobacz, to na te jezioro... Zbyszek, skąd ja wezmę 2000? Słuchaj! My tutaj musimy inaczej zagrać. A jak czy wy macie na wyposażeniu tlenomierz w straży? Ci teraz co z nowego budżetu brali to dostali, a my ze starej grupy jeszcze nie.